Czy można zarabiać na wysyłaniu maili? Jeżeli tak, to jak to zrobić? Co musimy zamieścić w takim mailu, w takiej wiadomości, aby nasi odbiorcy chętnie otwierali takie maile i jeszcze za nie płacili? No i na koniec, jak to wszystko ogarnąć technicznie? Dlatego na te i inne pytania dzisiaj będziemy odpowiadać podczas naszego kolejnego spotkania Marketingowe Espresso wspólnie razem z Boguszem Pękalskim. Zaprosiłem Bogusza do nas. Bogusz jest twórcą aplikacji, programistą, futurystą, a jak sam mówi o sobie, jest też wielkim podróżnikiem i żeglarzem, dlatego Bogusz już niedługo dołączy do nas. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witaj. Bogusz, poczekaj, sobie te słoneczko tylko z góry zabiorę, żeby mi nie przeszkadzało. Już będziemy przechodzić do naszej rozmowy. Wspomniałeś, że już żeglowałeś troszeczkę tutaj po Chorwacji, po Adriatyku. Tak, tak, tak. Przynajmniej z 5 razy. Przynajmniej przepływałem te wyspy. Przepiękne miejsce, co? Tak, tak. Bardzo, bardzo Chorwacja. Chorwacja, Grecja to takie moje ulubione regiony żeglowania tutaj tego bliskiego w miarę Polsce. Oczywiście nasze Morze Bałtyckie też jest wspaniałe, aczkolwiek dla bardziej wytrwałych żeglarzy, którzy nie boją się krótkiej fali, która powoduje pewne problemy u niektórych, jeżeli chodzi o samopoczucie. Ale Chorwacja, super, petarda. Fajne, fajne miejsce. Dajcie znać jeszcze, zanim już przejdziemy jeszcze do tego meritum, do naszego dzisiejszego celu, naszej rozmowy, jakim jest płatny newsletter. Dajcie znać na luzie, jakie wasze ulubione są miejsca na spędzanie wakacji. Może teraz właśnie przebywacie w jakichś fajnych, magicznych miejscach. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione miejsca do spędzania wakacji, jak wy spędzacie wakacje. Ja już sobie tylko to słoneczko zabiorę z góry, żeby mi nie przeszkadzało. O! Ja też z kawką, także... Super, ja właśnie mówię, wiesz, taki fajny ekspres, załamałem się na początku, mówię, kurde, co, jak to będę kawę pił, nie? Wzięliśmy sobie taką kawiarkę, bo w takiej kawiarce też bardzo lubię, ale tak troszeczkę po włosku zaparzyć kawę. Ja tak samo. Ale wiesz co jest? Płyta indukcyjna i na płycie indukcyjnej nie działa. Specjalną trzeba mieć. Są takie kawiarki do płyty indukcyjnej. Ja wiem, ale to niestety my nie posiadamy, także. Ale to jest ten ekspres, doszedłem, działa i naprawdę bardzo dobra, taka naprawdę mocna kawa, czy już tak podlatuje pod espresso jest, także jestem bardzo zadowolony. To zapraszamy, super, jakby co, jakbyś miał kiedyś chwilę do nas tutaj do Warszawy, do biura, bo mój współpracownik właśnie z pokoju obok, on jest wielkim fanem kawy, także on wykłada 10, przychodzi ktoś do nas, wykłada 10 różnych kaw, można sobie powąchać, potem z aeropressa robi albo french pressa, albo innym sposobem zaparza i naprawdę to jest inne doznanie już. Super, dokładnie. Kawowe. No nie wiem, kto wie, tak? Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, także mam nadzieję, że będę miał kiedyś możliwość zawitać u was w biurze. Ty jesteś u siebie w biurze w Warszawie, ja przypominam, jestem w Chorwacji. Słuchajcie, wszystko dobrze, wszystko widać, wszystko słychać. Dziękujemy wam za pierwsze serduszka, są same serduszka dzisiaj, dziękujemy, ale jak będzie łapka w górę, to też będziemy bardzo wdzięczni. I tutaj tak, Słowiński Park Narodowy, nie wiem. Cześć Łukasz Dominikowski, cześć, siemanko Łukasz. Nie ma w Holandii wakacji, Dorota pyta. No w Holandii oczywiście też można spędzać, ja na stałe mieszkam w Holandii, tam też można spędzać wakacje. Rok temu ze względu na sytuację na świecie spędzaliśmy wakacje w Holandii, także też nie było źle. Chorwacja też pisze Dorota. Super, Islandia, jeszcze nie byłam, ale moim marzeniem jest Islandia. O, no Dominika, ciekawe miejsce. Żeglowałeś tam po nie, tam jeszcze po fiordach i tak dalej, to tam się jeszcze nie... Nie, tam jeszcze nie byłem. Szwecja, Dania, tak, tutaj ten region Morza Bałtyckiego jak najbardziej, czy na małych jednostkach, czy na żaglowcach dużych, to tak. Chociaż tak jak mówiłem, że teraz to żeglowanie już jest takie trochę mniej właśnie przez ten okres, gdzie się urodziły dzieci, no ale na pewno do tego planuję wracać i trochę ich wciągnąć w tą pasję też żeglowania. Pasja, a jak, to jest naprawdę super, super tak. Społeczność, super, super doświadczenie. Tak, dokładnie. I z tego ci całego serca życzę, ale póki co już nie będziemy o żeglowaniu dzisiaj mówić, będziemy dzisiaj mówić o płatnym newsletterze. W ogóle Bogusz, ty się zajmujesz, tak jeszcze przedstawię tutaj troszeczkę krótko to co robisz, tak, tą twoją działalność. Nie jest takie proste. Nie jest to proste, chociaż powiem ci,
Tak zastanawiałem się, bo robisz bardzo dużo rzeczy, tak? Jesteś osobą bardzo kreatywną i wszechstronnie uzdolnioną, że tak mogę powiedzieć, ale ty jesteś programistą i też uczysz innych programistów, jak przejść ten etap z etatu na własną działalność, tak? Tak. Czyli jak się rozwinąć, jak nie tylko pracować jako właśnie programista, osoba na zlecenia, ale też tworzyć własne aplikacje, dzięki którym można właśnie zarabiać fajne pieniądze. I te aplikacje są różnego rodzaju, ale jedną taką aplikację, ty już jedną z wielu, którą stworzyłeś, jest właśnie aplikacja, która umożliwia nam, przedsiębiorcom, osobom, które działają online, wykorzystywać właśnie wysyłanie wiadomości mailowych, taki newsletter, zamienić to właśnie w płatną taką wysyłkę, w taki swój produkt, tak? Czyli to jest ta aplikacja, już zdradzimy, Mailing R. Tak, Mailing R. Później oczywiście linki, później Dorota jest z nami, oczywiście pozdrawiam Dorotę serdecznie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na czacie, na bieżąco wrzucajcie, Dorota będzie te pytania wyłapywać. Ja się w 100% skupię na rozmowie z Boguszem. Bogusz, zanim przejdziemy do tej aplikacji konkretnie, do tego rozwiązania, powiedz mi, skąd ten pomysł się wziął i narodził, żeby właśnie coś takiego stworzyć? Czy to po prostu jest to nowość w Polsce, czy może już takie produkty są? Skąd w ogóle taki pomysł na to? Historia jest bardzo ciekawa. Ja w ogóle tak jeszcze chwilkę wrócę do tego mojego backgroundu, bo jakby stąd to wszystko się wzięło. Więc tak jak wspominałeś, ja byłem programistą, który pewnego dnia stwierdził, kurczę, fajnie było zbudować coś swojego i właśnie jakiś swój produkt, żeby to osiągnąć tą niezależność, nie, kreatywność, lubię budować różne rzeczy i niekoniecznie chcę budować to, co mi szef każe, chcę coś zbudować swojego. No i my zbudowaliśmy taką aplikację Polisa w chmurze, system dla agencji, agentów ubezpieczeniowych, jeden w sumie z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce obecnie. No i później na podstawie tego doświadczenia chciałem się dzielić tą wiedzą i zbudowałem kurs od dewelopera do foundera, ten mój taki czołowy, gdzie właśnie to, co mówiłeś, pokazuję programistom, jak przejść z tej pracy etatowej, zbudować produkt i po prostu zbudować sobie biznes na tym produkcie, tak? Bo programiści umieją budować rozwiązania techniczne, natomiast mają problem z tą stroną biznesową. Ja chciałem po prostu pokazać krok po kroku, jak ja to zrobiłem i wielu osobom po prostu to pomaga w tej drodze takiej biznesowej. I teraz ostatnio zacząłem, bo ten kurs zbudowałem pierwszą wersję w 2019, więc w tym roku minęły 2 lata, więc on już się troszkę zdeaktualizował, ja się bardzo dużo nauczyłem, więc stwierdziłem, że nagram wersję 2.0 tego kursu. No i na potrzeby tej wersji 2.0 stwierdziłem, że no to ja wymyślę jakoś sobie aplikację i ją jakby zbuduję na przykładzie, jako przykład do kursu. No i zrobiłem sobie taką burzę mózgów i akurat wtedy trochę pojawiły się w społeczności tutaj polskiej te płatne newslettery, między innymi za pośrednictwem Mirka Burnejko, z którym też prowadzimy podcast taki we dwóch, który się nazywa Biznes Dziś. My tam rozmawialiśmy właśnie o membershipach, gdzie ani ja, ani Mirek nie mieliśmy tych rzeczy o płatnych newsletterach i potem ja założyłem membershipa swojego, Mirek założył płatny newsletter i to się zaczęło rozwijać. No i mi jakoś wpadł ten pomysł, tak pomyślałem, kurczę, z czym ja mam problem w tych płatnych newsletterach, w tych membershipach. No mam problem z tym, że nie ma jednego dobrego miejsca, że ktoś wchodzi, płaci, wszystko automatycznie dostaje dostępy, jak przestanie płacić, to te dostępy są zabierane, dostaje fakturę i tak dalej. Nie? Wszystko jest jakby w jednym miejscu spięte. Więc stwierdziłem, że na potrzeby kursu ja taką aplikację jakby powiedzmy zbuduję jakiś prototyp, czy w ogóle taką część biznesową. No i zacząłem to robić, włączyłem wiesz, nagrywanie i zacząłem pokazywać, zbudowałem jakiś prosty landing page i to jest wszystko dostępne jakby w formie lekcji, nie? Kupiłem domenę na żywo i tak dalej, wygenerowałem w ogóle tą nazwę Mailing R z takiego generatora nazw i krok po kroku to zbudowałem jakiś landing page, potem wszedłem na Facebooka, na jakieś grupy, pisałem, słuchajcie, myślę o zbudowaniu czegoś takiego, czy was to interesuje, tam ludzie zaczęli pisać, że tak. No i ja na tamten moment nie planowałem w ogóle implementacji takiej, że to będzie jakiś biznes, że to w ogóle będziemy budować. Miałbym jakiś przykład do kursu. No ale osoby się zaczęły tak interesować właśnie na tych socialach, bo ja chciałem pokazać kursantom, że o, wrzućcie posta takiego i takiego, wpiszcie to i to, taki tekst i ludzie zaczną wam pisać w komentarzach, potem się zapisywać na waszą listę. I tak dużo osób zaczęło się interesować, pisać do mnie prywatne wiadomości czy w komentarzach, że kurczę, super pomysł, że chcemy to mieć,
że mój wspólnik, obecnie wspólnik Andrzej, który jest co-founderem Mailingera i dyrektorem technologicznym, zapytał mnie na Slacku, bo robiliśmy inny projekt wtedy, zapytał mnie na Slacku, czy no dobra, to może jakiś proof of concept robić. Ja tak myślę, no kurczę, to czemu nie, no jest zainteresowanie, dawaj, nie? I zaczęliśmy to robić. Zaczęło to mieć ręce i nogi i tak naprawdę przerodziło się w biznes. Już mamy założoną spółkę, Mailinger spółka z o.o., więc idziemy tak już dosyć poważnie. Mamy już klientów, znaczy obecnie to nie są płacący klienci, bo nawet tak jak ci mówiłem, no spółka jeszcze nie istnieje, nie możemy wystawiać faktur, więc na razie to jest takie, powiedzmy, nie ma otwartej rejestracji. Jest to taka zamknięta beta, powiedzmy, ale już ludzie sprzedają dzięki naszej aplikacji swoje płatne newslettery, dostępy do swoich membershipów i zarabiają no już powyżej 1000. Ja sam postawiłem swój płatny newsletter, swój membership Club SaaS na moim rozwiązaniu, więc tak jak mówią, że szef bez butów chodzi, no to ja jakby włożyłem te swoje buty. I bardzo dobrze. Tak, i to jest super opcja, że korzystasz z własnego produktu i widzisz cały czas, co jest nie tak, gdzie trzeba coś poprawić, gdzie trzeba coś ulepszyć. Jeżeli ty jesteś zadowolony, no to jest duża szansa, że inne osoby też będą zadowolone. Zgadzam się. Fajnie, że tak przedstawiłeś to w takiej właśnie krótkiej historii, jak to powstało. Ja tylko chciałbym się zapytać naszych tutaj odbiorców i słuchaczy. Słuchajcie, jak wy w ogóle odbieracie ten pomysł, tak, płatnych newsletterów? Jak można, czy to jest dobry pomysł, czy da się zarabiać na wysyłaniu maili? Bo rozwiązanie techniczne to jedno, tak, ale drugie, co my, jaką wartość, tak, mamy, co my możemy zrobić, co my możemy, jak to ułożyć te wszystkie maile, żeby ktoś jeszcze, bo za nie zapłacił, tak? No bo to jest jedno rozwiązanie techniczne, bo ja wiem, że to rozwiązanie techniczne już miałem przyjemność je sprawdzić od wewnątrz, jako jeden z niewielu, i za to też jestem fajnie. Dziękuję tobie i to jest też bardzo fajna wartość, że mogłem zobaczyć coś, co będzie moim zdaniem bardzo dobrym produktem. Ale teraz jest to pytanie, pojawia się, co zrobić, żeby odbiorcy chcieli zapłacić za nas, za nasz mailing, tak, za nasze maile. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy to jest produkt przyszłościowy, czy to jest produkt, który zrewolucjonizuje nasz rynek, nie tylko polski rynek, ale może i jeżeli chodzi o kursy online, tak, czy może różnego, może to będzie konkurencja dla kursów online. Sam nie wiem, sam sobie zadaję te pytania, ale mam nadzieję, że tutaj też troszeczkę Bogusz nam odpowiesz na te pytania. Powiedz, co zrobić, bo ty powiedziałeś, że sam stworzyłeś takiego płatnego newslettera. W jaki sposób, jak to ułożyć, jaką wartość dać, czy co to ma? Mają być w formie kursu online, czy to ma być co tydzień, czy co miesiąc? Jak to ma wyglądać? Znaczy, płatny newsletter powinien spełniać jedną z trzech kryteriów, tak? Mhm. Czyli powinien albo pozwalać tobie jako odbiorcy zarabiać pieniądze, albo oszczędzać pieniądze, albo oszczędzać czas. Czyli przykładowo, mamy dosyć znany newsletter za granicą, który raz w tygodniu dostajesz na swoją skrzynkę najlepsze deale lotów międzynarodowych, tak? To się nazywa Scott Cheap Flights bodajże. Mhm. Ten newsletter, on zarabia chyba, nie wiem, 300-400 tysięcy dolarów rocznie, nie? Mhm. Czyli no, potężne pieniądze, tak? Czyli powiedzmy 1 000 000 złotych rocznie zarabia newsletter, tak? Wysyłanie maili. I po prostu ten człowiek wyszukuje najlepsze deale, nie wiem, jaki on ma zespół i jak to fizycznie robi, ale po prostu raz na tydzień dostajesz na swoją skrzynkę najlepsze deale lotnicze do różnych fajnych miejsc. Czyli to pozwala ci z jednej strony oszczędzać czas i z drugiej strony oszczędzać pieniądze, bo nie szukasz po stronach, wiesz, linii lotniczych, gdzie chcesz lecieć i gdzie są najlepsze ceny, po prostu dostajesz to na swoją skrzynkę, a oszczędzać pieniądze po prostu raz na jakiś czas trafisz deala, który ci tak i tak zwróci pieniądze, które płacisz za newslettera. Mhm. Więc no, jeżeli szukasz takich lotów, chcesz podróżować tanio, no to opłaca się płacić tamte, nie wiem ile to kosztuje, $19 czy $29 miesięcznie, żeby to dostawać. Tak? Czyli tutaj mamy dwa kryteria spełnione. Oszczędzanie czasu, nie? To też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli dzisiaj żyjemy w takim momencie, gdzie jest natłok tych informacji ze wszystkich stron i potrzebujemy takich kuratorów wiedzy, czyli ludzi, którzy przefiltrują ten szum informacyjny, wybiorą najważniejsze rzeczy według nich, nie? I dostarczą ci w jakiejś strawnej, fajnej formie, takiej do przeczytania dosyć szybko. Bo z jednej strony
jest strasznie dużo informacji, z drugiej strony nasza uwaga jest coraz krótsza, tak? Czytamy coraz krótsze informacje, coraz ciężej nam się skupić i też mamy mało czasu. Więc dzisiaj, na przykład wydając kurs online, który ma, nie wiem, 10 godzin materiałów, jakieś 80-90% ludzi nie przejdzie w ogóle tego kursu, dlatego że tych wiadomości jest za dużo. A jak dostaniesz raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie maila, odczytasz go z telefonu, nawet siedząc na plaży, na wakacjach, i będzie on napisany w taki sposób, że będzie go łatwo skonsumować, dać ci dużą wartość i będzie też taki, no będzie ci to miło czytało, więc jakieś połączenie też takiej rozrywki, to po prostu ty go wciągniesz, tak? I będziesz miał tą wartość, po prostu się czegoś nauczysz, albo oszczędzić czas, albo pozwoli ci to zarobić jakieś pieniądze. Więc ta krótsza forma, w kontrze jakby do kursów online, okazuje się być lepiej, mieć lepszą taki wskaźnik tej konsumpcji użytkownika, tak? Czyli więcej użytkowników przeczyta to, niż przejdzie twój kurs online, mimo tego, że zapłaci tu za newslettera, nie wiem, 39 zł, a za kurs zapłaciło 1500 zł. Więc to takie podstawy. Jeśli chodzi o ten mój newsletter, to ja staram się, ja zbudowałem coś takiego, co się nazywa Klub SaaS. Na początku to była taka platforma membership, taka społeczność, takie zaawansowane forum dla właśnie twórców aplikacji, programistów, dla osób, które chcą budować swoje produkty technologiczne. No a teraz ostatnio dołożyłem właśnie tą część newslettera, czyli masz dostęp do tego całego forum, do różnych, tam jest bardzo dużo różnych kategorii, są oferty pracy, jest taki marketplace, że można kupić biznes, sprzedać biznes, albo znaleźć co-foundera, czy współpracownika, więc jest tego tam sporo, plus dołożyłem do tego płatny newsletter, który wychodzi raz na dwa tygodnie i tam staramy się, bo nie robię tego sam, robię to współpracy we współpracy z firmą, ze mojego znajomego, który jakby zajmuje się na co dzień takim researchem w kontekście aplikacji SaaS-owych, więc robimy to, budujemy taki content premium, tak, dużo wiedzy, taki jeden newsletter to potrafi być 10 do 15 stron w Wordzie, tak, więc to jest naprawdę potężna dawka informacji, tylko że te informacje są po pierwsze wybrane przez nas jako te najważniejsze. To nie muszą być newsy, nie? To mogą być jakieś porady z konkretnymi krokami, co masz zrobić, na przykład, żeby zarabiać więcej na swojej aplikacji, jak poprawić swój cennik, nie? W 10 krokach z naszymi opisami. Ty to czytasz na plaży i w 5 minut masz kroki do wykonania w swoim biznesie, tak? No i ale taki to raz, materiał raz jest. Tydzień, to raz na tydzień czy raz na miesiąc? Raz na dwa tygodnie. Raz na dwa tygodnie. Raz na tak, dwa co tygodnie. Dwa tygodnie, tak. Co dwa tygodnie i. No, moglibyśmy to podzielić na pół i wysyłać co tydzień, aczkolwiek stwierdziliśmy, że raz na dwa tygodnie myślę, że to będzie taki optymalny czas. Taki newsletter można w ogóle sobie zobaczyć, jeżeli ktoś by miał ochotę. Ktoś by miał ochotę, to zaraz podeślę może tutaj linka. A ja tutaj się odniosę do Agnieszka napisała, no tak sobie właśnie pomyślałam, że to może być fajne rozwiązanie, uzupełnienie do kursu online. Ja właśnie zastanawiam się, czy to może być uzupełnienie, czy to może zastąpić w przyszłości w ogóle formę kursów online. No wiesz, no pamiętajmy, że jakby płatny newsletter to z jednej strony może być coś, co trwa nieograniczony czas, nieokreślony czas, tak, w sensie, że ty dołączasz i co dwa tygodnie będziesz dostawał maila, okej? To jest jedna opcja. A druga opcja, no ty dołączasz i na przykład przez 8 tygodni będę ci wysyłał dwa razy w tygodniu lekcje, tak? Czyli to też można nazwać newsletterem, tylko to jest forma kursu. No i w tym mailu może być na przykład link do wideo, może być jakiś opis, czyli możesz po prostu zrobić kurs online w takiej formie mailowej bardziej, niż dostępu do jakiejś platformy, gdzie się pojawiają materiały, to możesz to zrobić po prostu w formie maila, co też jest spoko. Ale wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy, nie? Dwie różne rzeczy, kursy, a takie newslettery, które ci pozwalają albo zarabiać pieniądze, albo oszczędzać pieniądze, albo oszczędzać czas, tak? One nie mają stricte takiej wartości, że cię krok po kroku przeprowadzają przez jakiś proces typu jesteś programistą, chcesz zbudować swoją aplikację,
no to dołącz tutaj i po prostu przejdziesz ten proces, tak? No to musi być forma kursu. Okej, ten kurs może być w formie wysłania maila, no ale właśnie. To nie będzie to, co na czym się skupiają płatne newslettery. Płatne newslettery, one bardziej mają nawiązywać do tego, co się dzieje na bieżąco, tak? Dlatego dużo jest poświęconych wydarzeniom aktualnym, na przykład, wiesz, najlepsze spółki na giełdzie, tak, jakieś analizy tego typu, że po prostu ty wchodzisz i wiesz, co się dzieje teraz. Także napisał tutaj też Andrzej bardzo fajną uwagę, też Andrzeja pozdrawiam serdecznie, znamy się tutaj w Holandii, kupiłbym taki o zmianach w holenderskim prawie po polsku. No dokładnie. Dokładnie, to też jest, tak. Też może być tak, że dla osób, które nie tylko prowadzą swoje działalności gospodarcze, tak, ale może też mieszkają na co dzień w Holandii, przyjechali niedawno i może chcieliby na bieżąco być informowani o wszelkiego rodzaju zmianach, niekoniecznie muszą szukać, nie znają jeszcze języka, tak, i mają wszystko podane w języku polskim na przykład. Mogę no wiesz, tak. Tutaj bardzo fajnym przykładem jest budowanie newsletterów dla lokalnych społeczności. Przykładowo newsletter o wydarzeniach w Warszawie, czy wszystkim, co się dzieje w Warszawie, tak? Mhm. On może być płatny, on może być darmowy, bo pamiętajmy, że ten nasz płatny newsletter, on jakby forma monetyzacji może być różna. On może być płatny w taki sposób, że ktoś płaci ci za niego na przykład 19 zł miesięcznie, ale z drugiej strony może być darmowy i możesz tam wrzucać reklamy takie, które będą wartościowe dla tego odbiorcy. Przykładowo, ja robię newsletter o SaaS-ach, tak? Budowanie aplikacji i tak dalej, nie? No to czemu by nie wrzucić jakiś reklam na przykład danych aplikacji, które mogą pomóc odbiorcom z jakimś dodatkowym jeszcze benefitem dla nich, na przykład zniżką, nie? Dokładnie, a wiesz co, Bogusz, bo tak ja wiem, że ty operujesz, jesteś programistą i pewne terminy dla ciebie są bardzo dosyć zrozumiałe i oczywiste, ale powiedz, co to jest SaaS, tak? Bo może nie wszyscy wiedzą, tak w skrócie, o co tu chodzi z tym SaaS, bo też się pojawia to dosyć często już teraz, bardzo jest to dosyć bardziej popularne, tak? O co chodzi z tymi SaaS-ami? Bo to mamy od SaaS-a do LaaS-a jakoś to było, tak? Z tym wspólnego macie, nie? SaaS, czyli w skrócie... Jest to skrót od Software as a Service, czyli oprogramowanie udostępniane jako usługa. Czyli w zasadzie każdy, na przykład teraz nadajemy na StreamYardzie, to też jest aplikacja SaaS, bo ty nie instalujesz nic na swoim komputerze, ty nie masz swoich serwerów, ty po prostu wchodzisz sobie na stronę, podpinasz kartę i płacisz jak za usługę, na przykład miesięcznie i dostajesz w zamian oprogramowanie. Tak? Mailing Air. To jest takie samo, możemy tu już powiedzieć naszym odbiorcom, słuchaczom, że to jest też aplikacja SaaS i ona działa w ten sam sposób, na przykład jak StreamYard, tak? Czy na przykład jak Zoom. Bo dokładnie. Zoom też jest aplikacja, czyli czy, mamy... jak Office nowy, tak? Który też jest już udostępniany w formie SaaS-owej, tak? Subskrypcyjnej, bo czyli nie kupujesz już nowego Office'a w lifetime. Musisz go skalować na komputerze, tak samo Canva. Czy wszystkiego rodzaju aplikacje, które używamy teraz, to są właśnie w formie tej właśnie SaaS, ten skrót, to już wiemy, o co chodzi. I tak tutaj jeszcze taki miks, taki twist mogę dodać, że skrót SaaS może też oznaczać service as a software, tak? Czyli usługa jako oprogramowanie i tu w tej kategorii mamy wszystkie aplikacje typu Uber, tak, Airbnb, gdzie to oprogramowanie nie jest core'em, tylko usługa jest core'em, ale jest dostarczana przez oprogramowanie, tak? Więc wiesz, w StreamYardzie tym core'em jest to oprogramowanie, że jesteś w stanie streamować, a w takim Uberze jakby podróż taksówką jest czyli ta usługa jest core'em, więc możemy... Czyli Booking też będzie coś takiego? Tak, więc możemy to tak sobie odwracać i zamknąć to w jakimś takim worku SaaS-ów. Czyli w zasadzie każda aplikacja, która gdzieś tam ma jakiś model subskrypcyjny, może być nazwana SaaS-em. W sumie nawet nie musi mieć tego modelu subskrypcyjnego, bo jeżeli ktoś ci coś udostępnia, jakąś infrastrukturę i ty z tego korzystasz, z takiego oprogramowania, no to są właśnie te SaaS-y. Tak? Okej, fajnie, czyli to narzędzie, tak, możemy powiedzieć, ta aplikacja Mailing Air służy do tego, że my po prostu
Logujemy się, dane do logowania, wchodzimy tak jak na StreamYard, tak jak na Canva i tam poprzez parę kliknięć możemy sobie ustawić tę wysyłkę tych maili, dodać treści, mamy szablony, podpiąć płatności, to jest bardzo ważne, tak? Czyli że osoby, które się zapiszą na nasz płatny newsletter, będą mogły automatycznie podpiąć swoją kartę i co miesiąc będzie ta płatność pobierana z ich konta, czyli my nie musimy pilnować za każdym razem, wysyłać tych faktur, prawda? Bo te faktury też dostaną automatycznie nasi odbiorcy. Czyli to jest taki pełny, kompletny program, gdzie po prostu logując się, wchodzę i ogarniam poprzez parę kliknięć cały taki płatny newsletter. Czy dobrze tutaj zobrazowałem, powiedziałem? Tak, tak, dokładnie tak. Przy czym jakby my jesteśmy oprogramowaniem, które integruje różne części, tak? Bo my nie jesteśmy pośrednikiem płatności. Tutaj podpinamy sobie Stripe'a czy inną bramkę płatności. Nie jesteśmy też systemem do wysyłania stricte maili, tak? Czyli musimy podpiąć swój system typu ActiveCampaign, MailChimp, ConvertKit, MailerLite, czy dowolny inny, tak? A my to wszystko spinamy, plus dajemy możliwość, wystawiamy ci koszyk, wystawiamy ci taką stronę, taki prosty landing page, gdzie twój klient może wejść sobie to kupić. Oczywiście obsługujemy wszystkie zdarzenia, typu ktoś kupił mailing, ktoś anulował, już nie chce płacić, tak, to trzeba go wypisać z różnych miejsc. Okay. Plus dajemy też możliwość wpięcia dowolnych automatyzacji, tak? Czyli na przykład, jeżeli klient kupił, no to daj mu dostęp do czegoś tam, tak, do jakiegoś forum. Czyli wszystko, co ma tak zwane API, my możemy sobie zintegrować na dowolną sytuację. No i jeszcze masz możliwość udostępnienia dowolnych materiałów dla tych swoich płatnych subskrybentów, które po prostu się kryją za tym paywallem. Czyli nawet jeżeli ty nie chcesz wysyłać maila, nie chcesz wysyłać tego płatnego newslettera po prostu z jakimiś informacjami na maila, ale masz, nie wiem, jakieś pliki, raporty, albo chcesz pisać artykuły dla tych ludzi, udostępniać je u nas, to wszystko możesz obsłużyć, tak? I tylko zalogowani użytkownicy będą mogli wejść, ci, którzy kupili, ci, którzy są aktywni, będą mogli wejść i dostać się do tych materiałów, czy to będą pliki, czy jakieś teksty, czy w zasadzie cokolwiek, tak? Okej, okay. Czyli to jest takie narzędzie, które ma, po prostu daje nam pole do różnego rodzaju działań, tak? To nie musi być tylko i wyłącznie pobranie płatności za newsletter, bo ja wiem, że tam też jest, możemy sobie ten newsletter za darmo wysyłać, tak? Tam jest chyba dobrze. Tak. Mogę sobie odznaczyć to, a dodatkowe materiały, tak, mogą być płatne. Także jest dużo możliwości, bardzo fajne podejście, jest to też bardzo intuicyjne narzędzie, aplikacja, tak jak rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed programem StreamYard, to jest też właśnie przykład takiej aplikacji, która idzie frontem do odbiorcy, prawda, mamy jeden przycisk, tak, stwórz przesyłanie sygnału, tak, create a broadcast, tak samo u was jest też stwórz taki przycisk, dodaj mailing. Dodaj mailing, tak. Klikamy, naprawdę to wygląda bardzo fajnie. Dajcie znać, słuchajcie, w komentarzach, czy pojawiły wam się już jakieś, może zaświeciły wam się jakieś lampki w głowach, jeżeli prowadzicie swoje biznesy, działacie online, albo nie tylko działacie online, macie biznesy, bo to też możecie wykorzystywać do wszelkiego rodzaju działalności. Czy to do was przemawia? Czy jest to narzędzie, które pomoże na przykład rozwinąć wasze biznesy, albo może w przyszłości stworzycie coś takiego? Czy raczej waszym zdaniem odbiorcy nie będą płacić za otwieranie maili? No bo takie pierwsze pytanie, które jeszcze mi się w głowie pojawiło, czekamy na wasze odpowiedzi cały czas na czacie, albo może macie jakieś jeszcze pytania, to naprawdę śmiało. Nie krępujcie się, widzę, że jest nas ponad 20 osób, także ktoś tam na pewno jakieś pytanie będzie miał. Ja mi się pojawiło w głowie takie pytanie od razu, bo nie wszyscy chcą, zapisują się na newslettery, ale z drugiej strony dostają tych maili bardzo dużo, tak? No bo jeszcze za te newslettery, które my się zapisujemy dobrowolnie, dostajemy jeszcze wszelkiego rodzaju informacje marketingowe od różnego rodzaju podmiotów, no i robi się tego bardzo dużo w naszej skrzynce. No i mamy taką tendencję do kasowania tych maili. Jak twoim zdaniem, Bogusz, to będzie wyglądać, czy taki płatny newsletter automatycznie nie zaliczymy do grupy, że wiesz, no nie dosyć, że my kasujemy te maile, że pozbywamy się tych wszystkich wiadomości, to my teraz jeszcze będziemy płacić za te wiadomości. Czy to może być jakaś obawa w naszej głowie i jakiś taki hamulec u odbiorcy, że on po prostu nie będzie chętnie płacił za ten newsletter? Co tutaj, czy masz jakąś odpowiedź na to i czy już badaliście ten temat? Tak.
Więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli ty faktycznie płacisz za coś, to ty jakby doceniasz to bardziej. I okay. Mimo tego, że jesteś zapisany na 50 innych darmowych newsletterów, to ty będziesz czytał ten płatny, dlatego że za niego płacisz. No jakby co za tym idzie, jeżeli ty za niego płacisz, to on musi być bardzo, bardzo dobry, tak? Uh-huh. Ja co znaczy bardzo dobry? Czy on musi być długi, czy on musi być duży, czy on musi być krótki, wystarczy na przykład jeden link, ale który spowoduje, tak jak właśnie w przypadku tych ofert samolotów, jak twoim zdaniem, czy on, czy wiesz, to musi być... To bardzo mocno zależy, co ty tam dajesz, tak? Co ty oferujesz. No fakt, to może być jeden link, który da ci jakąś bardzo duży zwrot z tej inwestycji, w którą zainwestowałeś, nie? Ale raczej większość tych newsletterów to będą dłuższe treści. Szczególnie one muszą być bardzo łatwe takie w konsumpcji i muszą dawać jakiś natychmiastowy zwrot temu użytkownikowi w formie na przykład tego, że się czegoś nauczył, nie? Albo okay. zdobył jakieś cenne informacje. Tendencja jest taka, że raczej te newslettery są dłuższe niż krótsze. No i wiesz, tutaj możemy robić różne kombinacje. Możemy mieć darmowy newsletter, który będzie miał część treści, mhm. a reszta treści będzie w płatnym newsletterze. Lub okay. może mieć jeden newsletter właśnie darmowy, który będzie o troszkę innej tematyce, ale jeżeli chcesz dołączyć do płatnego i dostawać to i to i to i to i to, no to możesz sobie jakby tutaj przejść, więc jakby to można zmiksować. Ja też mam darmowy newsletter, no tak. Na który się można zapisać, wejść sobie na startupmyway.com i tam po prostu się zapisać na mój darmowy mailing, gdzie co czwartek po prostu ja wysyłam swojego personalnego maila, a w każdym takim mailu informuję o tym, że można dołączyć do wersji premium, w sensie do tego klubu SaaS, gdzie jest płatny mailing już konkretnie w tematyce budowy aplikacji, plus społeczność i tak dalej, więc tych rzeczy jest dużo. Tak? To nie jest sam newsletter. To nie jest sam mailing. U mnie to nie jest sam mailing, aczkolwiek ja najpierw miałem tylko tą platformę, taką membership, ten zamkniętą społeczność, mhm. ale dołożyłem teraz ten mailing, jakby połączyłem to w jedno, ja wrzuciłem na czat linka akademia.sas.pl/klub, tam można sobie wejść i zobaczyć, jak to wygląda i nawet jest link do tego pierwszego, jednego z pierwszych newsletterów, więc można sobie zobaczyć, jak my to robimy. No myślę, że jednak powinny być te maile dłuższe. Rozbudowane, tak. I w momencie, kiedy zacząłem brać pieniądze za to, że ludzie dostają ten mailing, no to nigdy w życiu nie wysłałem tak obszernego i tak konkretnego maila, tak? Więc okay. ty jako twórca będziesz się starał 2 razy, 3 razy, 5 razy bardziej. Ekstra mobilizacja. Tak, żeby to faktycznie miało wartość, no bo pamiętajmy, że jeżeli osoby podpinają tą swoją kartę, czy płacą w jakiś inny sposób i płacą na przykład tam miesięcznie, no to oni muszą widzieć tym wartość co miesiąc, no. tak? Bo jak sprzedajemy kurs, no okej, okay, dobra, ktoś w danym momencie powie, o, muszę się tego nauczyć koniecznie, wiesz, zapłaci to 1500 zł, no i potem może nie wejść do tego kursu. No i wiesz, no nie anuluje tego, no zapłacił raz i tyle. Więc często ludzie kupują po prostu kursy, żeby się poczuć lepiej. Bo tak to działa, tak działa psychologia. A tutaj musisz dostarczać bardzo wartościowe treści regularnie. Mhm. To jest super zdrowy biznes, dlatego że klient ci płaci za to, że coś robisz regularnie i dobrze, no a ty musisz cały czas się starać. Z jednej strony jest trudne, no bo musisz dostarczać te treści, no a z drugiej strony jest to fajne, dlatego że wiesz, ludzie widzą w tym wartość i płacą dlatego, że chcą to czytać dalej, a nie dlatego, że w danym momencie po prostu był impuls i coś kupili. Impuls, tak, emocje, bo my kupujemy emocjami, tak? Nie kupujemy zdrowym rozsądkiem, tylko emocjami i to jest udowodnione. Andrzej zadał takie pytanie, gdzie szukać ciekawe płatne mailingi? Czy wy robiliście jakikolwiek research, jak to jest u nas na rynku polskim? Bo wiadomo, za oceanem jest to powszechnie stosowane, tak? My żeśmy tutaj, ja sobie zerknę na chwilkę, tylko przejdę do, to chyba było w zapowiedzi, sięgnęliśmy troszeczkę do statystyk, że w 2019 roku liczba użytkowników płacących z newslettera wzrosła z 300 do 3235, tak? No to ta tendencja jest, ten wzrost jest. Ale tysięcy? Tak. W sensie do 3 milionów wzrosła, czy?
z newsletter wzrosła z 300 od 2019 roku. Ale w sensie ilość płatnych newsletterów, tak? Newsletterów, tak. Ilość płatnych newsletterów, tak. Okej, nie odbiorców. Nie. Tak, ale rzeczywiście to jest troszeczkę źle sformułowane zdanie. No nie wiem, czy to są dane takie prawdziwe, z 300 do 3000, tak, od 2019. Nie robiłem takich badań. Mhm. Na pewno w Polsce to jest temat raczkujący, a za granicą mamy newslettery, płatne newslettery, które zarabiają od setek przez tysiące, dziesiątki tysięcy, aż po grube miliony dolarów. Przykładowo jest coś takiego jak Van Trump Report. To jest płatny newsletter, który kosztuje $60 miesięcznie lub 600 rocznie, czyli sporo. Mhm. I to jest newsletter dla związany z branżą rolniczą i on jest jakby dla osób, przedsiębiorców w branży rolniczej plus inwestorów i on zarobił, nie wiem, czy to są roczne przychody, czy to są, czy jest łączny przychód, ale tam była liczba $36 milionów, nie? To jest robione przez łącznie przez 7-osobowy team tylko. Okej. I to zakładam, że to są przychody roczne. To jest newsletter rolniczy, to zapewne ten newsletter wynalazł Mirek Burnejko, bo jak ten rozwiemy, Mirek przeniósł się na Suwalszczyznę chyba bodajże i tam też robi takie sobie ostatnie zdjęcia z traktorami i tam troszeczkę w to rolnictwo wchodzi, także to zapewne pozdrawiamy Mirka serdecznie. Wrzuciłem link do tego newslettera rolniczego na czacie. Jakby ktoś Andrzej napisał jeszcze, że dobra alternatywa dla prenumeraty czasopism. Co myślisz? Tak, zdecydowanie. To są takie tak naprawdę mikroczasopisma. Mikroczasopisma dla konkretnych nisz, bo pamiętajmy, że warto uderzać jednak w jakąś konkretną niszę. Oczywiście są przykłady... Tak, oczywiście są przykłady bardzo dużych newsletterów, które uderzają w dużą, nie w konkretną niszę, ale w bardzo, bardzo duży rynek, typu Morning Brew, tak? Jeden chyba z największych newsletterów na świecie, czyli po prostu informacje ze świata, streszczone w fajnej formie. Przy czym tak, myślę, że to jest naprawdę fajna alternatywa dla czasopism, bo też nie bardzo mamy czas na czytanie tych czasopism. Często te czasopisma są też bardziej do... Jest mało tych niszowych, bardzo niszowych czasopism. Jest, na przykład nie ma w Polsce czasopisma dla twórców SaaS. Jest na świecie jeden magazyn drukowany, który się tym zajmuje, nawet mam prenumeraty tego magazynu, ale to jest... bardzo, bardzo niszowe, ale z drugiej strony internet na tyle się rozszerzył i rozwinął, że już dzisiaj te nisze potrafią, te małe społeczności potrafią generować no naprawdę milionowe przychody, tak? Po prostu te nisze się tak rozbudowały, że już warto jest robić bardzo, bardzo niszowe biznesy i można na tym zarabiać setki tysięcy czy miliony. No nawet nie miliony, tak, no ale jeżeli z takiego newslettera, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy nawet, czy kilkaset tysięcy wpadnie rocznie, no to też nie jest, prawda, też nie pogardzimy. No tak, bo załóżmy, że mamy, sprzedajemy newsletter po 39 zł, to nie jest jakiś wielki pieniądz, jeżeli faktycznie dostarcza to wartość tej naszej grupie odbiorczej, no i ona ma jakby świadomość tego, że warto za to płacić i ma jakieś pieniądze, bo też... Wiadomo, dokładnie, że ciężko będzie kierować nasz newsletter do osób, które zwyczajnie, wiesz, no, ledwo wiążą koniec z końcem, więc no, musimy tutaj jednak kierować się w stronę tych osób, które jakiś tam kapitał mają na tą wiedzę. Chcą inwestować, tak? I traktować jako ten newsletter jako inwestycję, tak? No bo to jest rzeczywiście, my jako przedsiębiorcy też nie uciekamy i nie lubimy, ja osobiście, płatności miesięcznych. Ale jeżeli to ma dać jakąś wartość i ma przyspieszyć, prawda, mój biznes, no to dlaczego nie, tak? To jest właśnie jako inwestycja. Dokładnie. Tak, to jest forma, no, tak jak mamy software as a service, tak? Aplikacje, które sprzedajemy w abonamencie, no to tutaj mamy, wiesz, wiedzę, knowledge as a service, tak? Po prostu wiedzę czy content, gdzie po prostu dostajesz te informacje i po prostu za to płacisz, tak? Forma takiego
Czy chcesz sobie też takiego jakby jakieś usługi, tak? No bo jeżeli ktoś dla nas przygotowuje właśnie, my oszczędzamy czas, nie musimy chodzić po internecie, szukać danych zagadnień, dostajemy je na tacy podane, przysłowiowej tacy, tak. No to jak najbardziej my jako przedsiębiorcy szanujemy swój czas i wiemy, jak czas jest bardzo ważny, tak? Bo mówię, każde pieniądze możemy stracić i odrobić, ale czasu nie. To jest też warto o tym pamiętać. Adam pyta, czy Mailing Air będzie udostępniał dostępnych mailingów, które są obsługiwane w systemie i na które można się zapisać. Zakładam, że chodzi, że czy będzie udostępniał listę dostępnych mailingów, czy jakiś zbiór. Nie wiem. Adam, doprecyzuj proszę swoje pytanie. Z tego, co ja rozumiem, Adam się pyta, czy jak ty dodasz swój mailing u nas, to czy potem będzie jakaś lista mailingi dostępne Mailing Air, tak? Czy w sensie taki jakiś ranking. Tak, my się myślimy o czymś takim. Myślimy o czymś takim, ale pewnie już w kolejnych fazach. No też z jednej strony nie chcemy tutaj wchodzić w takie, żeby, bo wiadomo, że część mailingów może się pokrywać, tak? No nie chcemy ich jakoś kanibalizować jeden z drugim, więc to jest fajny pomysł. Jest to fajny pomysł, natomiast ja mam obawy, że jeżeli będę miał 3 newslettery od 3 twórców z danego tematu, no i wyświetlę jeden, no to co wtedy, tak? Nie, no rzeczywiście to jest do przemyślenia. Moim zdaniem można wszystkie, ale to już też jest, prawda, gdzie ta wasza aplikacja, jaką drogę ma, jaki kierunek, tak? Gdzie po prostu czy będzie tylko aplikacją, czy jeszcze dalej będziecie wchodzić, jeżeli chodzi o jakieś sprawy związane z marketingiem, czy sprawy informacyjne na temat prowadzenia newsletterów, tak? No bo to na pewno. Może być jakaś wartość dodatkowa, to jest też... nowe mi się wydaje na naszym rynku i ma to przyszłość. Ja jak najbardziej jestem tym, takim mogę powiedzieć, zainteresowany, podekscytowany, bo wiele możliwości dla nas przedsiębiorców, twórców treści online. Kiedy twój newsletter płatny? Zobaczymy, czy to będzie newsletter, zobaczymy, czy to będzie coś innego, ale tych możliwości jest dużo, bo to niekoniecznie musi być ten newsletter, który będzie co miesiąc, co tydzień, co 2 tygodnie, czy co miesiąc, ale to może być też jakaś wartość w określonym czasie, prawda, dana, czy kurs dokładnie. Online, czy... To jest naprawdę, w tym momencie jeszcze tak nie mogę tutaj też zdradzać swoich jakichkolwiek tutaj pomysłów, ale wiem na pewno, poznałem tą aplikację i możliwości są ogromne, także zachęcam też was do tego, abyście się mogli zapisywać już na listę, tak, Bogusz, bo jeszcze jest, nie możemy jeszcze rejestrować kont, czy już jak można? Ktoś ma ochotę, to możemy, ale najlepiej się po prostu zapisać, wejść do Bogusza, na mailing. Jak się ładnie do Bogusza i śmiechnie, to... Zapisać się po prostu na mailinger.com, tam dostaniecie maila takiego powitalnego, po prostu można tego maila odpisać z prośbą o dostęp. Nie chcę teraz dawać jeszcze linka bezpośredniego, bo pewne rzeczy jeszcze tam nie są do końca już zrobione tak, żeby można było publicznie to wystawiać. To jeszcze chwila, nie? Ale jak napiszecie do mnie, po prostu się zapiszecie albo na stronę, albo nie wiem, na Facebooku mi napiszecie, no, gdziekolwiek mnie złapiecie, tak jeden na jeden, to dam wam po prostu bezpośredniego linka do rejestracji, możecie sobie testować. Na razie mamy to wszystko za darmo, więc można sobie potestować. No i jedną z ciekawych rzeczy, które planujemy wdrożyć już wkrótce, to będzie system poleceń. I system poleceń będzie działał też dla darmowych mailingów, bo ty możesz sobie podpiąć swój darmowy mailing. Typu prowadzisz dzisiaj mailing na MailChimpie, czy ActiveCampaign, czy MailerLite, czy innym systemie, ty możesz wpiąć tą taką warstwę nad tym swoim mailingiem, bo wszyscy ludzie i tak trafiają do twojej listy, tam gdzie to trzymasz, my jakby nie jesteśmy tutaj systemem mailingowym, więc ty to wszystko masz. Oczywiście każdy twój subskrybent dostaje konto u nas, gdzie ma te wszystkie bonusy, te wszystkie rzeczy dodatkowe i planujemy wdrożyć system poleceń. System poleceń po prostu będzie działał tak, że każdy twój subskrybent będzie miał swojego indywidualnego linka, którego może komuś wysłać. I jak ktoś się zapisze, nawet na ten darmowy newsletter, bo wtedy jest łatwiej, tak? To dostanie jakiś punkt. I za ten punkt, czy za liczbę punktów, ty możesz wyznaczyć nagrody. Na przykład ty odpalasz swój mailing, marketing to podstawa, tak? Pewnie coś takiego masz.
I załóżmy, tak, że ktoś zbierze, nie wiem, 5 punktów, czyli 5 osób się zapisało przez jego linka na twój darmowy newsletter. Nie jest to jakaś wielka filozofia, bo ktoś po prostu podał maila. To za 5 punktów ty wspomnisz w kolejnym marketingowym espresso o nim, wiesz, wyświetlisz, nie wiem, nazwę jego strony, albo a jak zbierze 10 punktów, to go zaprosisz, a jak zbierze 20 punktów, to mu wyślesz kubek, koszulkę i w ogóle przybierz nim piątkę, nie? Tak jest, dokładnie. A więc... to jest bardzo fajne, wiesz, bo jestem teraz na etapie takiego właśnie, już też pytałem się moich odbiorców na temat robienia takich live'ów networkingowych, czyli spotkania takiego raz, może pierwsza środa miesiąca, właśnie dzielenia się tym, co robimy, gdzie jesteśmy w internecie i też właśnie chcę zapraszać tutaj osoby, które mają coś ciekawego do zaoferowania, robią jakieś fajne rzeczy, fajne, nie wiem, biznesy, prowadzą fajne firmy, bo to jest też taka wartość, gdzie możemy się dzielić, bo mówię, my moglibyśmy się spotkać z Boguszem na kawie, czy u niego w biurze, czy na takiej przysłowiowej online, ale my tu jesteśmy dla albo was. Albo w Chorwacji. Albo w Chorwacji, tak, gdzieś na jakiejś żeglówce fajnej, na jakimś jachcie. Tu piękne jachty stoją tutaj obok naszej plaży, naprawdę przepiękne i żaglówki też tu wpływają, no super, naprawdę. Ale nie o żeglowaniu. My jesteśmy tutaj dla was, bez was nie byłoby nas. Fajnie, dziękuję ci Bogusz dzisiaj za twój poświęcony czas i za to, że chciałeś tutaj być z nami i wytłumaczyć nam krok po kroku, jak to wszystko działa. Ja tylko na koniec zadam ci jeszcze jedno pytanie, bo mnie bardzo ciekawi, to mnie osobiście to pytanie ciekawi, chcę je tobie zadać i ta odpowiedź też będzie wartościowa dla innych. A wy macie ostatnie naprawdę już minuty na to, aby zadać Boguszowi jakiekolwiek jeszcze pytanie. A jeżeli, co będzie, czy wasz system dodaje jakąś dodatkową wartość albo rozwiązanie, jeżeli chodzi o wysyłkę tego mailingu i wpadanie do spamu, do skrzynki spam, tak, wiadomości, bo jeżeli ktoś zapłaci za ten mailing i tych wiadomości nie otrzyma, będą wpadać do spamu, czy to jest, czy wy macie jakieś rozwiązanie w waszej aplikacji, czy to wszystko leży po stronie usługodawcy, czyli MailerLite, ActiveCampaign, czy... To leży po stronie usługodawcy. To leży po stronie usługodawcy, bo to jest bardzo, bardzo trudny biznes i przykładowo tak, firmy, duże firmy, na przykład takie ActiveCampaign czy inne, oni mają umowy z na przykład ze skrzynkami, klientami mailowymi, tak, z Gmailem i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby ich maile właśnie nie wpadały do spamu. Oni bardzo o to dbają. No i to jest bardzo trudny biznes, więc tutaj nie chcemy wchodzić w tamte kompetencje. Dlatego też za te systemy mailowe się płaci dosyć dużo, niestety czy niestety, szczególnie jeżeli mamy duże listy, bo to jest trudne, bo po pierwsze kwestie tego spamu, tak, dostarczalności tych maili, no i wiesz, no nie może się nic zepsuć. No ja prowadzę kampanię na przykład sprzedażową, sprzedaję jakieś produkty, chcę zarobić, wiesz, setki tysięcy złotych, a tutaj maile przestały dochodzić, albo system nie działa, albo... Wiesz, a gdzie okienko jest na przykład tam 48 godzin, tak? No, tak. No i jeżeli coś się wysypie, wtedy maile nie dotrą, nie? No to jest, to się właśnie zgadza. Czyli to wszystko jest po stronie usługodawcy, tak? Wy podpinacie... Dokładnie. Czy MailerLite, czy ActiveCampaign. U nas możesz wszystko sobie spiąć, no i dlatego też, wiesz, jesteśmy elastyczni, czy korzystasz z takiego systemu, czy z takiego... To jest kwestia podmiany, możesz korzystać z trzech systemów różnych i wszystko możesz u nas podpiąć, a my obsłużymy po prostu całą resztę, a ty po prostu raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie powiedzmy, czy na tydzień wejdziesz, napiszesz maila, wyślesz do odpowiedniej listy, nawet archiwum zbudujemy ci jakby automatycznie. Tak, tam archiwum u was automatycznie się buduje, to jest też bardzo fajne. Bardzo fajnie, co powiedziałeś, że niekoniecznie musimy mieć od razu płatny newsletter, aby podpiąć nasz darmowy newsletter, tak, do waszego właśnie, do waszej aplikacji i tam też otrzymamy już w przyszłości ten, jak to się mówi, tą nagrody w postaci punktów, tak, za polecenie, tak. System poleceń. Dobra, już tutaj powoli będziemy chyba kończyć, nie ma żadnych pytań. Ale wiesz, to jeszcze teraz tak jak pomyślałem, na dobrą sprawę, jak dzisiaj na przykład chcesz sprzedawać jakiegoś e-booka, czy jakiś PDF, czy jakiś materiał, załóżmy, że masz PDF i chcesz go sprzedać tam za, nie wiem, 19 zł, to u nas dokładnie tak samo możesz to zrobić, tak, wchodzisz, po prostu dodajesz ten mailing, który tak naprawdę nie będziesz potem wysyłał tego mailingu, dodajesz do dodatkowych materiałów ten twój plik, po prostu uploadujesz go do nas i każdy, kto kupi, możesz sobie ustawić, że to jest jednorazowa płatność, nie musi to być płatność taka, że co miesiąc się ściąga, może to być jednorazowa płatność, na przykład 19 zł,
dostajesz koszyk, dostajesz link, wrzucasz klientowi, on kupuje, loguje się jednym przyciskiem do aplikacji, tak, i tam w dodatkowych materiałach ma do pobrania ten twój dokument, więc możesz zacząć sprzedawać w przeciągu minut. Dlatego też właśnie wspominałem podczas naszego spotkania, że możliwości jest wiele, bo poznałem to narzędzie i widzę już tam naprawdę potencjał. I to jest właśnie fajne i gratuluję Wam, Bogusz, bo to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie. Życzę Wam z całego serca powodzenia, będę trzymał kciuki. Oczywiście ja, jeżeli będę korzystał, a oczywiście będę, zobaczymy to dokładnie kiedy, na bieżąco będę Was informował, jak to wszystko działa, bo naprawdę warto skorzystać i warto poszerzać swoje horyzonty. Jako my, przedsiębiorcy, powinniśmy być kreatywni i fajnie, że na naszym polskim rynku, nasz polski produkt, bo też tutaj Łukasz Dominikowski był, twórca licznika B-Times, tutaj jest Bogusz, który robi wspaniałe aplikacje, także fajnie, fajnie. A wiem, że macie też już zakusy na to, aby zdobyć rynek globalny, czyli też Wam tego z całego serca życzę. Jak najbardziej. I powodzenia. To jeszcze mamy, Agnieszka nam dziękuję, tak, za poszerzenie horyzontu, właśnie te poszerzanie horyzontu. To Agnieszka też zainspirował mnie Twój komentarz do tej mojej troszeczkę takiego podsumowania. Mamy linki, Andrzej napisał tutaj, jak podpisać taką umowę z Google. No niestety my nie mamy, Bogusz ma naprawdę wiele, duże kompetencje, jeżeli chodzi o budowanie aplikacji, dużą ogromną wiedzę. Ja mam dużą ogromną wiedzę z zakresu marketingu, ale niestety na to pytanie nie udzielimy Ci odpowiedzi, Andrzeju, niestety, bo nie mamy pojęcia. No chyba, że Bogusz, Ty masz, przepraszam. Trudne pytanie. Nie, zupełnie nie mam. No to już jest bardzo dużo, dużo wyższy poziom i bardziej kwestia kontaktu pewnie między tymi firmami. Pewnie musisz być bardzo dużym dostawcą, żeby w ogóle do czegoś takiego podejść. Tak jak jedna anegdotka na koniec, że mojemu znajomemu zablokowano konto na LinkedInie, mimo tego, że wydawał kupę kasy, tysiące euro na płatne wersje i reklamę i tak dalej. No i żeby ktoś się zainteresował w ogóle odblokowaniem tego konta, to powiedziano mu, że musi wydawać minimum 60 tysięcy euro rocznie na LinkedInie, żeby ktoś się zainteresował indywidualnym takim użytkownikiem i wziął go jakoś bardziej na poważnie, więc to są wyższe poziomy zaawansowania. Dokładnie, ale wiesz co, Andrzej, niewykluczone, że Bogusz będzie już miał taką wiedzę niedługo, może nie za miesiąc, ale może za rok, za dwa, jeżeli jego aplikacja Mailing Air tak już się rozrośnie, że wtedy będziecie już z Googlem negocjować jakiekolwiek warunki. Zobaczymy, jest dużo możliwości i dróg rozwoju. Dokładnie. Tego jeszcze raz na koniec życzę Tobie, Twojemu zespołowi, aby właśnie nie tylko ta aplikacja się rozrastała. Fajnie, że jeszcze raz na naszym polskim rynku startujecie, jest to polski produkt, także to jest jeszcze dodatkowo dodaję takich fajnego smaczku. Dziękuję Wam serdecznie. Słuchajcie, jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj nic nie zerwało ze słonecznej Chorwacji. Pozdrawiam Was. Dziękuję, Bogusz. Słoneczna Warszawa, tak? Bo chyba też słońce jest w Warszawie. Oj, 35 stopni dzisiaj ma być. Ty czekaj, to ja spojrzę. No to patrz, to w Chorwacji 29 teraz jest. Także no, 35 stopni w Warszawie. Do Polski za 10 dni będę też w Polsce, także mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. No. Dzięki za rozmowę, było bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak coś, to piszcie do mnie na dowolnych social mediach, na Facebooku, czy nie wiem, LinkedInie albo na maila, a najłatwiej po prostu, tak jak był link tutaj do Mailingera, to wejdźcie sobie na stronę, zostawcie tam maila, dostaniecie ode mnie takie powitanie i po prostu możecie odpisać śmiało z dowolną rzeczą, zachęcam, bo tak jest najłatwiej, żeby sobie po prostu pogadać, zbudować trochę takiej takiego. Może społeczności wokół też tego. Relacji. Relacji, tak. Nie ukrywajmy, że to jest też, wiesz, temat troszeczkę nowy, tak? I nie każdy może wiedzieć, jak tak, jak macie jakieś pytania, potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, to po prostu do mnie napiszcie i postaram się pomóc.
To wszystko na dziś. Dziękuję Tobie serdecznie za Twoje zaangażowanie i za Twój poświęcony czas. Jeżeli ten materiał podobał się Tobie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby w przyszłości nie przegapić tak wartościowych materiałów z zakresu wiedzy o marketingu online i promowania biznesu w internecie. Ja tylko dodam, że ten materiał, to nagranie zostało opracowane na podstawie transmisji na żywo, które prowadzę w każdą środę o 9:30 rano na swoim fanpage'u na Facebooku Marketing to Podstawa. Oczywiście z całego serca zapraszam Ciebie, abyś była z nami na żywo, ale jeżeli nie możesz, to tutaj na moim kanale YouTube w każdej chwili możesz sięgać sobie po te nagrania. I jeszcze raz dziękuję Tobie z całego serca, życzę Tobie wspaniałego i owocnego dnia. My widzimy się tradycyjnie za tydzień. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!